Nagrywamy 360. Dobra, lecimy dziubaski. Sama się bawiła konikami, stałaś, potem poszła, sprzątnęła zabawki, poszła sama, oglądała bajeczkę, potem malowała sobie, była taka dzisiaj grzeczna, że ta sobie. To jest taka 360, nie będziesz sobie potem zobaczyć, założymy hełm, przyniosę i się pobawimy, będzie 360 film. Ile tam będzie grała w filmie? Mój samochód? Nie. To mamy jeszcze. Lecimy na offroad. Odejście od gangsterskiego świadka, półświadka i uczuciowe życie Polaków? No zawsze musi być ten pierwszy impuls do filmowej historii. Ja kończyłem socjologię, w związku z czym dla mnie fascynujące było to, że zostało udowodnione na cyfrach, że jeśli przeniesiemy stolicę z Warszawy do Bydgoszczy, to zmienimy liczbę samobójstw w tych miastach. Bo samobójstwo nie jest indywidualną decyzją człowieka, tylko jest stricte związane z ilością kontaktów społecznych. Więc już przed pandemią fascynował mnie temat braku, w zasadzie komunikacji i emocji między ludźmi, bo obserwowałem, że ludzie mają coraz łatwiejszy dostęp do takiego wyzutego z emocji seksu, a jednocześnie coraz trudniej zbudować im relację opartą na miłości, bliskości z drugim człowiekiem. I w mojej ocenie pandemia tylko to uwidoczniła, tak? Dlatego, że kiedy ludzie spędzali ze sobą 3 godziny dziennie, wracając o tej 18-19, to tego nie było widać. W momencie, gdy się okazało, że muszą siedzieć 24/7, uzmysłowili sobie, że no, tych emocji często nie ma i ten problem z komunikacją nie pozwala im żyć.